Gdy padają kolejne biura podróży, zastawiając na lodzie zdesperowanych turystów. Gdy kolejni ludzie tracą oszczędności w parabankowych instytucjach. Odżywa dyskusja o roli i stanie państwa. Czy państwo powinno lepiej chronić swoich obywateli? Czy może skutecznie i w porę ich ostrzegać? Czy potrafi lepiej zabezpieczać ich interesy? Czy publiczne urzędy nie powinny spojrzeć szerzej na swoją misję? Zacząć myśleć kategoriami dobra obywateli, którym w istocie służą? A może nie mogą i nie powinny wykraczać poza jasno określone ramy działania, które wyznacza im prawo? Czy potrzeba nam mniej czy więcej regulacji? Gdzie kontrola państwa powinna być ścisła, a gdzie państwo może pozostawić swobodę prawom rynku? Czy jakikolwiek urząd może podjąć za kogoś z nas decyzję, nawet jeśli jest to dla naszego dobra? Jak daleko może posunąć się publiczna instytucja przy ochronie obywateli, by z kolei nie ściągnąć na siebie oskarżeń o łamanie swobód obywatelskich? Jeśli zadaniem państwa jest rzetelnie informować społeczeństwo, to jak ta informacja ma wyglądać i jak ma być przekazywana, żeby naprawdę do tego społeczeństwa docierała? Na czym polega więc silne państwo? Jak tworzyć je z korzyścią dla obywateli, a nie po to, aby ich ograniczać i uprzykrzać im życie? Będziemy o tym rozmawiać z przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli oraz innych publicznych urzędów. Czekamy na Wasze sugestie, propozycje tematów, konkretne historie. Zapraszam do rozmów o państwie. Daniel Michalecki, NIK.